Czuwaj, witam was w następnym odcinku, następnym specjalu na moje urodziny, 12 października. Rok temu się to nie odbyło, ponieważ no, byliśmy jeszcze takie trochę, no w ogóle się kalamy, nie zajmowaliśmy i nie zajmowaliśmy. Teraz też nie, praktycznie. Nie, no teraz więcej, teraz nawet był specjal na Dzień Dziecka, więc no, ale no, bo nie. Tak czy siak, kolejny odcinek. Tym razem powrót do starej bazy. Powrót do ale starej bazy. Nie będziemy bazy. Budować, bo nie, nie możemy. Będziemy budować, ale zobaczymy sobie, co się za ten czas zmieniło. Czy coś tam się nowego stało? Patrzcie, jaką mam brykę. Ostatnio byli kiedy? W czerwcu, czyli patrzcie, jak jaki jest flag. On ma flaka. O, ale się drzewo zakrzywiło. No właśnie, to jest to, co przyjechaliśmy się ze strajem, że coś zaś. Jakieś co? Powitanie nowe to, rok. To, co się tam kiwie od tylu miesięcy? No. O Boże. Ej, to właśnie, kurde, to jest to samo drzewo. Się trochę wywaliłem. To możemy jechać. Tak więc. Zobaczymy sobie, bo kiedy myśmy tam ostatnio byli, w czerwcu czy lipcu? My tam byliśmy? No byliśmy, chyba jakoś tak przed wakacjami, może nawet, ja nie wiem, w maju. Może, nie pamiętam nawet. A to wtedy nie wypał był odcinek, bo on był chyba w pięciu części. No byliśmy, bo wtedy tam łaziliśmy na parkurze i tam był cały zrośnięty, że... No, to... A to już dawno było. Może pojedziemy tędy, bo teraz patrz. Teraz się bardziej w sumie opłaca. No ale tutaj, możemy, ale tutaj czekaj. Ten... Ale tutaj to bardziej teraz tę drogę ten. Wyjeździli. Też potem normalnie można jechać. No, faktycznie tam coś. Dobra, tak więc co? Jedziemy. Przejedziemy się i widzimy się za chwilę. Pojedziemy do starej bazy. Zium, a gdzie mam pedała? O tu. Pa, bez trzymanki jadę, haha. Jak to było fajnie. Ale flaka, za chwilę miał pana pęknie chyba. Nie jest tak. Łocie słuna. Teraz lewo, to była droga do naszej bazy. Bo teraz trochę ciszej, bo zawsze może być oj chłopoki. Ale tu zarosło. Prosto, prawo, bardziej prawo i lewo się jedzie. Ale to wygląda jakby tutaj cały czas tutaj ktoś jeździł. Ale patrz, patrz jakie tu... Taką sucho trawa, jakby się coś jeździło. No właśnie mówię. Ej, tu się w ogóle drzewo baliło. Mamy na... Ej, tu się drzewo baliło, bez kitu. Coś tu... Pierwsza rzecz, która się zmieniła. Dobra, jak mam być 4, to pod naszą nieobecność tutaj się dużo zmieniło. Tylko inny trochę klimat jest zimny, ale... Nie no, zimniej nie, bo... Zimniej nie, bo wtedy było ten marzec. A wtedy dalej widać, że tutaj była ziemianka. Ale w ogóle nie wiem, czy wy widzicie, co? I te drzewo obdrachane. Jakieś takie oliścione, w sensie... Ty, patrz, jak to fajnie wygląda teraz. No, ale wysuszony jest. Nie a wiem, tutaj w ogóle tu stał ten szałas. Drzewo w ogóle jeszcze żyje. Tak, tutaj stał główny szałas, moi drodzy. O, to jest ta legendarna kłoda. Gdzie pokazał. Tutaj był główny szałas. Tutaj był ten poboczny chyba. Nie, on stał tutaj. Wyobraź sobie, jakby teraz ta baza była rozbudowana. Gdybyśmy tutaj w dalszym ciągu jeździli. Po co myśmy tą ziemiankę robili? Gdyby nie ziemianka, to byśmy... Kurde, potem nam mówili, że gdyby nie ziemianka, to by nam dali spokój, bo tam widocznie same budowanie szałasu jakimś, nie wiem... Ty patrz, to się osypało. Nie jest, ale... Osypało się. No? Ty patrz, widzisz ślady ziemianki, widzisz to? Ślady ziemianki, która miała być na kanale oficjalnie. Nie wiem, co tam... Może coś tam jeszcze jest? Nie, tam jest normalnie... I tam jest ten dywan. Tam jest ten dywan. I ten filtr, który ale robiliśmy. Ale exploring. No. Tam jest filtr? Serio, ten filtr? Jeszcze jest tutaj ten, jak się... To już było kiedyś, patrzcie... O, to jest deska. A patrz to. No, deska po stoliku. O, to jest... Poczekaj! O, ułamało się. To się rozpsyło, ale... Dalej się kierka trochę. Patrz! Pani, pan Paweł! O, widzieliście, co to było. To jest ta glina w ogóle. No, to jest ta glina, cały czas ta glina, którą rok temu przywiozłem. A patrz to. To
nieczysta. Patrz na to. O, to jest... To ja, to ukrywałem. No i się dobrze skamuflowało, ja tego nie widziałem wcześniej. Ja bym dał, żeby tu wrócić. W sensie wróciliśmy niby, ale... Wtedy się czułem jak Niemcy normalnie. Jak to obozy niszczy. Obozy niszczy. Oj, dokładnie. W sensie, no, ja tam nic nie mówię, ale... Ale przez takie w ogóle wgłębienie. O, tutaj był... A nie, to jest tak losowe, ale... Tu nic nie było. Ja pamiętam, jak tutaj byliśmy pierwszy raz, jakoś we wrześniu. We wrześniu, 2020. I tutaj chcieliśmy budować jeszcze z prycikiem i z rzeźnikiem łóżka. Łóżka, i tam stało moje łóżko. Tak, tu gdzieś, no. I rozbroiliśmy i zbudowaliśmy... Taką ścianę. Ej, czekaj, co? Na pierwszym... co? Ta ziemiaka była tak mała, zaczynała się tu, a kończyła się tu. Nawet nie, ona się gdzieś tutaj kończyła. Przecież ziemianka, którą mamy obecnie, ona była... To zwiększała 5 razy. No, ona jest... Przecież ogóle... czekaj, ta ma wymiary... metr na... Raz, no niecałe dwa, jeden na niecałe dwa, a tamta ma jakieś 5 na 3 metry. Cieszyć się, że teraz mamy taką dużą i w ogóle możemy... A kto projektował ziemiankę? Ja. Ty! No przecież... Ale pamiętasz, jak ja chciałem robić ściany? Z drewna. W sensie może to by wypaliło, ale na pewno nie z naszymi doświadczeniami. Dostalibyśmy jeszcze większy oper. Zobaczmy, jak się Hazielek trzyma. Najbardziej mnie ten Hazel ciekawi. Stary hindusy z patykiem. Normalnie. Zobaczymy, bo... Ja pamiętam, jak ja stał z rzeźnikiem. Tutaj była chyba 9 rano. A myśmy z rzeźnikiem w zimę pierdzielili to siekierami. Żeby tutaj zrobić taki ładny wychodek. Siema, ale patrz, wychodek. Patrz, jak to w ogóle jest już zaczadzone. W sensie... Bo to jest już pół roku. Napadało... Można nie wyciągaj tego. Po co ma to być? No dobra, to dobra. Fajna pamiątka. Tam jeszcze zbieramy. Może nagramy tutaj za pół roku znowu. Jakąś renowację. Nie renowację, pomyliło mi się. A może i w sumie, ale dobra. Pojdziemy sobie też. O, a to wcale nie wygląda podejrzanie, co nie? Nie, to w ogóle... A my tutaj... Ej, właśnie, my coś się robiliśmy? Nie, ale tutaj Bartek dawał. Aha. Czyli rzeźnik. Ej, tu są te... Widzisz ty to? Tu są te ucięte, przez nas to jest. No. To są te przez nas. A, patrz. Pokażę ci coś jeszcze w ogóle nie jest podejrzane. Ta słoma, która była tam. Słoma? Około tej rzeki, to wcale nie jest podejrzane, nie? Co tu nie jest podejrzanego? Bo tu są takie lupierki. O, tu jest. O, to jest na przykład obrachane drzewo. Tu jest jeden, to była tam też jest. Ona była na tej takiej grubszej ścianie. Czy pamiętam? No bo na ścianie z tego. O, to właśnie to jest drzewo. To nasze dzieło, myśmy go chyba nawet nie ścinali, po prostu one było takie jakieś osmałe i myśmy mieli skrócić, nie wiem po co. No to też jest. Po prostu my teraz tak losowo rozrzuciliśmy. O, na przykład patrz. To jest to z rzeki. I to wcale nie było na podejrzenie, nie? No to były ściany, z tego były robione ściany. To jest po prostu ta z rzeki, ta trawa. Taka wysuszona. Ona bardzo dobrze chroniła. Tam jest jeszcze jakiś przewalony. No i tutaj jest kurde klimat, a nie w tej bazie tam. Opa! Patrz, jaki artefakt! To jest z naszej tej, jak to, tego nosza. Z tych noszy. Nośnik do drewna, inaczej. To ale taki... artefakt. Ale zostało, mamy to, tym związaliśmy dokładnie ta sama gruba lina była w nośniku, jak w tym szałasie, w tych szafce. Tak więc... A czekaj, teraz te inne są tam w ziemięce, co nie? Tak, no. Tutaj jest jeszcze... No to w sumie już było dość dawno, bo to chyba od Maja jest. Więc jakiś potem nie to jest nawet, czekaj. O, patrz, deska! Z tego, z tabureta. Z tabureta jest deska tu. Jest deska od... Tabureta tego, co robiłeś. Ale to czegoś długie w ogóle. Tutaj w czerwcu 2020 pokazywaliśmy dobre mieszkanie, gdzie można zrobić... To nie tutaj było. Z przewalonego drzewa. Nie było tutaj. No. Przecież drzewo jeszcze nie było przewalone, ale my to robiliśmy tam na tym. No, nie na młynku, tylko na cegielni. No, na cegielni to było. I wtedy tam zbudowaliśmy ten most i ten szałas. Tak, tam ale o ten most nawet. Pytali się, czy ten most jest nasz, a my takie nie. O kurde. O, załamało się pode mną.
że, ale, że ten most... Pytali się, czy ten most znasz? A my takie, nie. Nie. Kiedy to było? No to jak nas przepali. Aha, to ten most na Cegielni. No, czy je znasz? To by takie, nie. Kurde, mogłeś powiedzieć tak. Czemu byśmy się do tego... Za to, żeśmy sobie coś zrobili i to się jeszcze rozwaliło, bo... Ty patrz jak to fajnie się obrosło tutaj. No. To, patrz, taki bambus. Wow, co to jest w ogóle? Ja teraz tak zadaję sobie takie pytanie po ilu? Po prawie roku istnienia bazy. W sumie teraz już... Ale jak to się niby przewoliło takie drzewo? No... Zależy co tu było, poczekaj, może... Nie wiem. Przecież drzewo się wyrwało z korzeniami. Tam jest od razu... O Boże, ale mi się chce chypać. Tam jest od razu drugie, może chodźmy tam, bo tam jest ten... Nie, no nie, idźmy tam, bo tam nic nie ma szczególnego. Mówisz? No. To się, bo tam zobaczyć, ja bym tam i tak trochę poszedł, no ale... Tam był ten parkour. Tam robiliśmy ten mutek, jego mam dalej w domu. Jako artefakt go trzymam. Tam go robiliśmy. Kajf. No gdzieś tutaj, w pobliżu. No jako artefakt w domu. I to znaleźliśmy. Jeszcze jest. I mam w ogóle z każdej bazy jakieś znalezisko. Z pierwszej, no z tej, mam te SSW. Coś tam dwa. O tym było? Mówiliśmy już o tym. No tak. I jeszcze ten w drugiej bazie. To jako kopałem ziemiankę, co nie? No. To taki dziwny coś znalazłem. Pamiętasz? Ale co? To jest jakiś złom po prostu. No właśnie nie wiem co to jest, ale to jest zardzewiałe całe. Ciekawe jakby to może do koli, to by się to odrdzewiło. I zrobimy? Dobra, zrobimy eksperyment na kanał. Ej, dawaj, to będzie fajne. To będzie, zrobimy odcinek jak odrdzewiamy jakiś dziwny przedmiot. Mieliśmy zrobić. Ale to będzie pewnie jakiś pilnik albo coś. To się nie udało, niestety. Właśnie z Panzerfausta, bo mój tata tam robił tory gdzieś tam w Wrocławiu. Czemu wyrzucił do torów? I nie. I znalazł dwa Panzerfausty. I jednego Panzerfausta na złom wywalił, kuźwa, rozumiesz to? Nie, to właśnie o tym mówię, kurde, jak... Jeszcze znalazł głowicę od jakiejś tam bomby. Od pocisku z artylerii, ale też to wywalił na złom. Wszyscy mówili, że to śmieć. A trzecią rzecz, którą znalazł, to też był Panzerfaust, ale teraz mi ją przywiózł. Przywiózł ci to dobrze. Chyba się tam wrócimy, ale kurde. Wyobraź sobie te trzy przedmioty mieć. Masz tylko jeden. No i jeszcze znalazł bombę, ale musieli przed saperze, bo ponoć jeszcze była aktywna. Serio? No. Co to tak samo prawie się wygadałem ten. No. Dobra, na filmie to i tak było, więc powiem. No. Na herbach, co nie? Mhm. To tam na torach ponoć była bomba i ktoś tam wybuchł od tej bomby. Jacyś grzybiarze albo coś. Nie wiem, czy to jest prawda, ale mi tak Pietrzak mówił. Że ona jebła, czy nie? No i ten gościu tam, jakiś tam grzybiarz niby tego zdechł. Ej, patrz na to. Co to się stało z tym? W ogóle to siedzenie. No patrz co się z tym stało. No, normalne no. To zakończymy chyba, nie? No chyba to był taki powrocik, taki specjal. Z tego, że moje urodziny, macie mi życzyć wszystkiego najlepszego. Zrozumiano? Moje urodziny nie było filmu niestety. No ale był taki maraton, chyba 4 odcinki. Serio? No, ale w tym roku. W tym? No i w tamtym też. No wtedy 2K20 był poradnik, jak zrobić pułapkę i jak przetrwać w lesie 3, 4, to już 3. A właśnie, możemy zrobić powrót do tej serii. I jeszcze pogadajmy. I tam... Albo nie, lepiej. Albo... I drugi odcinek na kanale, jak sobie zrobić bazę. I tam... No tutaj musimy mieć takie dwa badyle. Jeszcze się w przyszłości przyda. Do widzenia! I tak się żegnał. Dobra. O właśnie, chodźcie. Pokażę wam easter egga. Dzisiaj się... Coś skryłeś. Coś tam skrył kiedyś pan... Jak się wtedy ewakuowaliśmy... W ogóle jak to drzewo się rozrosło. Normalnie można było przejść. No wiem. To... Zaraz to tutaj... Jak się ewakuowaliśmy... O, jest pan Tadeusz. A mu nie wyślałem. A poczekaj. Nie, myślałem. To po prostu... Nie, to tak daleko było. To było tutaj.
Po prostu wlazłem tutaj i ukryłem tutaj drzwi od sałasu. A to tu jest. To jest, wiecie co? Drzwi od sałasu, już powiedziałem im. Drzwi od sałasu. No, parada nie były przez dużo odcinków, bo przez raz, dwa, trzy. Ale najbardziej trzy to, odcinki. Najbardziej mi się to podobało, jak robiliśmy raus z tego. Co kupaliśmy nogami i wychodziliśmy. Tak. Wychodziliśmy, no. I mam pomysł. Głęboko. Tylko w naszej bazie się tego się nie będzie dało zrobić. A co? Bo chciałbym zrobić replikę tego szałasu. Chcesz? No. Ale kurde, ty wiesz o tym, żeby... O, bo te tutaj materiały, co są, dowieźć do naszej bazy. Ale jak to zrobisz? Byś wziąłeś jakiś samochód z przyczepą. Tak, pojedziemy twoim samochodem. Po wybojach. Tak. Ale w sumie... No nie, no to by trzeba nakroić, ale... Chyba, żeby kupić jakiś kład albo krosa, albo jakiś skuter. Znajdź materiał. Przyczepić sobie do tego, tam... przyczepić sobie do można tego... Można to zrobić, no. Przyczepkę i tak będziemy jechać. No ty miałeś mieć... co miałeś mieć? Motor. No miałem mieć skuter, ale nie kupiłem. No to chyba koniec. Bo się bali, że, cię, że się... Że się rozjebie na drzewie w jakimś lesie. Tak, i na drzewo, i tam misiu. 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 Ale w ogóle, nie wiem czy wy zauważyliście, ale jak się wchodzi do bazy, to widać, że coś tam było, nie? No, że tutaj wszędzie porośnięte i w ogóle... A tutaj tak nie wiem, no ale wszędzie jest tak porośnięte, tylko tam jest tak łyso. Kończymy, panie Miłoszu. Koniec. Koniec. Powoli. Mieliśmy iść do... Ale tam w ogóle wszystkie sekrety na kanale, które były sekretami, się wyjawniły. A kto tu przyjechał? Wyjawniła się moja twarz. Wyjawniło się, jak mam na imię. Wyjawniło się, gdzie mieszkamy i ogólnie. I wyjawniło... to ogląda? Ludzie. Ludzie? No, a teraz mam strasznie mało wyświetleń. Nie wiem, czy mi to jest spodobane. Spowodowane, trzeba... Się wyraziłem. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale... To przez to, że... Że stara baza porzucona. Właśnie. Ja czasem mam na myśli. Niemożliwe, nie. Z tej bazy odcinki były takie ciekawe, bo zawsze coś się działo i w ogóle były fajne te odcinki, mieliśmy pomysły. A teraz w tej starej bazie, to co tam możemy robić? Mamy mały obszar lasu. Bardzo mały. To po pierwsze. Kurde, myśmy tam kiedyś łazili, tam jest taki dalej most w ogóle. Ale no. Tam nie ma już. Po drugie, mieliśmy co tutaj robić. No, ale też powiedziałem. No to po drugie, to tam w ogóle nie ma... Tam klimatu nie ma. Kurde, słyszycie? Po trzecie, tam nawet nie ma... Jedzie pociąg. To nie pociąg, tylko ciężarówka, kurde. To się... Po trzecie... To słychać, tak... To nawet, kurde, tam nie ma za bardzo z czego budować. Nie ma, tam nie ma materiałów. Po czwarte... To jest taki fajny liściany las, a tam kuźwa taki... Iglasty, nie iglasty, jeszcze, iglasty. Jeszcze drzewa są bez igieł. No, to jest porażka życiowa. No tam jest chyba dwie brzozy na cały ten... Ale przed bazą jest brzozowy las, taki mały. No, ale jest. To jest bardzo mały. No, to tam ani nawet nie można się w dupie pogrzebać, żeby powiedzieć, że tam z tego coś idzie zrobić w ogóle. No ja to tam głównym atrakcją, którą się nam... Znaczy, głównym takim celem, jakie było, to była ta ziemiaka i szałas. Ale przez rzeźnika nam się chciało ten szałas zrobić. Bo jeden taki... Odkroił jeden mały taki pipiździk i wszystko. Ale miał szczęście, że na niego. Że stał po boku, a on stał na środku tego, tam gdzie akurat nie było nic obudowane. Nie, on po boku stał. Nie, patrz. To było tak, że on stał tam na środku. Tam nie było nic akurat na nim i wszystko runęło wokół niego. No, nie na jedynie, co nam się tam udało, to ta ziemianka. No i ziemianka. Ale ta ziemianka też nie jest jakoś za bardzo efektywna. No, ten szałas był najlepszy, kurde. Ale dobra, ten nie oszukujmy się, ta ziemianka by była okej, gdybyśmy tam jeździli. Ale ten z tym dywanem, ten szałas. Co? To było cudowne, ten dywan. Kurde. Dobra, wiesz co robimy? Co? Musimy gdzieś poszukać jakieś miejsce, albo po prostu tam tej bazie, ja chciałem robić to. Gdzie mamy teraz. I robimy replikę tego szałasu. I musimy jakieś skłobać jakiś stary dywan albo kot po prostu. Jezu. Ale ten kot to w ogóle był jakiś chyba czerwony dywan, jakiś nie wiem, gali jakieś. Ale wiesz co ci powiem? Przecież on się rozciągał jakoś. On był. Jakoś od tego drzewa. Nie wiem, uznajmy, że metr. Nie no, od tego drzewa jakoś
się rozciągał do Kurwa, tamtego. do dwa Przecież to miał metry. chyba 3 metry ten No dywan. z 3 metry, jeszcze szerokość jakieś 2. Nawet 3 też. Ogromny dywan, a jaki ciężki, chyba z No. 20 kilo. Jakby to go tak złożyć, no to dosyć Dobra, to taki. zaraz serio kończymy. Dobra, rozgadaliśmy się. Ale to był typowy odcinek o wspominaniu starej bazy, patriotyczny. Patriotyczny. No trochę też. Tak więc... A propos tego, w sumie, że się tak interesowałem tą wojną, to dostałem chyba 6 z historii z problemu. Bo kromiliśmy drugiej Ale wojny. ty serio nic się nie uczyłeś? Nic się nie uczyłem. A wiedziałeś wszystko? No. A co napisałeś w tym takim dziadku, co ściskał ten ryj tego Churchilla? No, że po prostu... Co tam napisałeś? A no, w tym podpunkcie B ci chodzi. No to napisałem, że to po prostu było w celu, że Niemcy chcą zniszczyć Anglię i zabić tego Churchilla całego, ale im się to nie udało, ponieważ byliśmy No my. to ja trochę inaczej napisałem, w sensie ja bardziej nawet napisałem o tym znaczku Heil Hitler niż o... O niż... swastyce? No, fastyce się mówi. Dobra. Fasty, dobra. Swastyce jak już, dobra. Fajny bardzo odcinek, co ty robisz? Trochę się rozepnę. Trochę się rozepnę, stary, dobry. Waka 20 marzec. Marzec, tak. Z naszej strony to było wszystko. Dziękuję za oglądanie, bardzo. Jeżeli chcecie, byśmy zrobili replikę... Pod tym odcinkiem musi być 200 wyświetleń i wracamy do tej starej bazy, budujemy i ryzykujemy. Robicie to, musicie przekazać dalej. Pod tym odcinkiem musi być 200 wyświetleń i budujemy tą bazę znowu. Chociażby gdzieś w pobliżu, ale żeby to był ten las. Pozdro i do zobaczenia w... Do zobaczenia w następnym szczęśliwym roku, który będzie za jakieś 2 miesiące. Tak więc no, pozdro. 2 miesiące, co? Chyba. Gdzieś mamy październik. No w sumie za dwa... Co? No? Ja pierdolę, jak ten czas leci. I do zobaczenia w następnym odcinkach. Być może nawet starego obozu. Na razie. Pa. A teraz jadę rowerem do domu. Pa, pa. Do domu.